Moje nazwisko Duda, imię Polikarp. Moją naukę w gimnazjum przerwała wojna. 3 września już nie mogłem pojechać do gimnazjum, bo już była wojna. To był 39 rok. Najpierw zajęli, łapy zostały zajęte przez Niemców. Niemcy ustąpili, weszli Rosjanie. Zaczęły się wywózki. Pierwsza była w lutym, druga była w kwietniu. Myśmy, mego ojca aresztowano w lutym, a w nocy w kwietniu, chyba 12 to było, przyszli bolszewicy i zapakowali nas na furmankę i do wagonów towarowych. Jechaliśmy dość szybko, nigdzie się nie zatrzymując. Aż pewnej nocy się zatrzymaliśmy i stoimy w nocy. Ciekawi byliśmy, dlaczego stoimy. Jak się rozwidniło, okazało się, że stoimy w stepie, w którym była pobudowana specjalnie kolejowa linia i tam wjeżdżały pociągi towarowe z niewolnikami, bo byliśmy jako niewolnicy. Wjechaliśmy od zmroku do cały dzień, cały wieczór do północy następnego dnia. Wyładowano nas w ciemnicy, nie wiadomo gdzie. Był akurat tam budynek drewniany, który okazał się świetlicą taką wiejską i tam po kotem wszyscy staliśmy. Rano wyszliśmy, zobaczyliśmy tamtejszą ludność, która tłumnie okrążyła ten swój przybytek. Widziałem zdziwienie i oni też widzieli zdziwienie. Myśmy dla nich wyglądali strasznie bogato. Oni wyglądali dla nas strasznie biednie. Byliśmy niewolnikami, bo podchodzono do nas i każdy z mieszkańców tej wsi wybierał sobie kogoś do pracy jako niewolnika. Najpierw wybrani byli ci, którzy byli dorośli. Nas było 3 dzieci z matką. Ja byłem najstarszym, miałem 15 lat. Brat był młodszy o 2 lata i siostra młodsza o 4 lata. I nas nikt nie chciał. Inaczej mówiąc, wszyscy ci, którzy mieli dzieci ze sobą, niechętnie byli brani, ale w końcu wzięci. Potem dowiedziałem się, że nas brali członkowie partii, którym kazano. Nas nie lubiano, to znaczy, że przyjmowali nas jako wyzyskiwaczy, bogaczy, ciemiężcy, którzy traktowali ludzi bardzo niedobrze, wyzyskiwacze, bogacze. No, byliśmy inaczej ubrani, to fakt. Lepiej to fakt. Ale byliśmy przecież normalnymi ludźmi, tylko kto im mógł to wytłumaczyć? Propagandę. Dopiero okazało się, jak oni poznali nas, Polaków, że my potrafimy coś. U naszych, mogę tak się wyrazić, w tej gospodyni, u której byliśmy,
No, zatrudnionymi niewolnikami są dwa kosze, które są już takie trochę połamane. Wioska była wzdłuż rzeczki. No, rzeka, która miała bardzo głębokie, to znaczy była głęboką rzeką na wiosnę, a potem no, tak dochodziło do takiego stopnia, że można było 2-3 metry głębokości i była zarośnięta wikliną. Ja zrobiłem dwa kosze i postawiłem te dwa kosze koło tych podartych, zniszczonych. Gospodyni pyta, kto to, skąd się te kosze wzięły? Moja matka powiedziała, że to syn zrobił 15 lat. Okazało się, jaki bogacz, jaki wyzyskiwacz potrafi pleść koszyki na kartofle. I poszła fama, że Polacy to są normalni i dużo umieją. Zaczęli nas wykorzystywać w ten sposób, że nie traktować jako niewolników, tylko rób to, co umiesz. I okazało się, że umiemy dużo. Nas zaczęto szanować. Nie nienawidzić, a wewnątrz szanować. I nam się polepszyło. A to jajeczka, a to dzbanek mleka. W każdym razie było nam lżej. Nas traktowano inaczej. Zaczęto się do nas uśmiechać, czasami nawet w gościnę zapraszać. Nawet sympatycznie tam było, z tą ludnością się zrobiło. Zupełnie sympatycznie, nawet tam niekiedy były nawet takie prawie przyjaźnie. Jak zaczęła się wojna rosyjsko-niemiecka, to wszystkich starszych mężczyzn zabierano z kołchozów, ze wsi, z dalekich, północnych, niedostępnych tych, do miast. I zapychano Polakami fabryki, bo mężczyzny byli zabrani do wojska. Myśmy dowiedzieli się o tym, jak nasze, to znaczy zorganizowane wojsko przez Andersa, zostało wyprowadzone już do Persji. To dopiero myśmy się o tym dowiedzieli. Ja miałem wtedy lat za mało do tej armii. Więc były tam próby zabrania, jak już dorosłem, miałem lat 18. Chcieli mnie wcielić do armii rosyjskiej, do wojny z Niemcami. Oczywiście ja i jeszcze jeden mój kolega, rówieśnik, musieliśmy się ukrywać. To znaczy na noc nie być we wsi. W dzień nikt nas nie łowił, a w nocy łowiono. No, mnie pewnego razu złowiono. Pod pistoletem mnie przesłuchano. Kazali coś tam podpisać, gdzie chciałem podpisać. Więc musiałem się zgłosić do tak zwanego wojenkomatu. To znaczy nasze uzupełnienie wojska. Zgłosiłem się w ten sposób, że wszedłem, oddałem wezwanie. Ona zaniosła gdzieś tam. Ta osoba to kobiety przeważnie, a urzędnikami to byli po prostu inwalidzi wojenni, już zasłużeni, z pagonami. Ja skorzystałem z tej nieuwagi, wyskoczyłem przed ostrą do ogródka i uciekłem. Dałem to, co musiałem, uciekłem. No. Dopiero jak Wanda Wasilewska zaczęła
organizować to nowe Wojsko Polskie. Ciekawe to jest. To postanowiliśmy się zgłosić z kolegą, to znaczy on i ja, do tego wojska. Zawsze to, jakie ono być, nie, ale zawsze polskie. Albo wiedzieliśmy, co by z nami było w wojsku rosyjskim, pierwsza linia frontu oczywiście. Zebrało nam się, chyba nas, od wioski do wioski, od wioski do wioski, około 20 osób zebraliśmy się, żeby być grupą. Wtedy poszliśmy się zarejestrować, że jesteśmy do wojska, jedziemy, żeby nie było tego, że każdy policjant czy milicjant nas zatrzyma. Już byliśmy grupą, jechaliśmy do miejscowości Sielce i tam się zgłosiliśmy do tego punktu naboru. Mój kolega został do zwiadu, go wzięli, a mnie fucherko, nieduże, szczupłe, nie wiem dlaczego, do saperów. No i byłem saperem. Jako młody chłopak, lat 19, po 3 miesiącach zostałem kapralem. Nie miałem pojęcia, jak to się robi, ale byłem kapralem. Zbiór ludzi był dość wszelaki. Od porządnych chłopaków do różnej łobuzerii. Tak to było. Tym kapralem nie bardzo mi się chciało być, ale mój kolega Wilniuk, okazało się, że ma znajomego przyjaciela z Wilna, który jest w sztabie. I z którym można coś nieco załatwić. Nawet z tego kaprala nam załatwił. A po jakimś czasie załatwił nam, to znaczy przyszedł i powiedział, że jesteśmy na liście do szkoły oficerskiej. On się ucieszył. On był synem szewca. Ja byłem synem z dworu pochodzenia szlacheckiego. Już z początkiem gimnazjum mnie się tam nie bardzo spieszyło, ale ze względów, z 3 względów nie chciałem się zgodzić na oficera. Po pierwsze, nie chciałem wciskać kitu ludziom, którzy są ciemni. Po drugie, wiedziałem, jak przeżyję wojnę, a będę oficerem, to nie puszczą mnie do cywila. Nawet trzecia, to nie wiem, jaka tam była dyspozycja. Inaczej mówiąc, że postanowiłem być kapralem do końca wojny. Sytuacja była taka, że miałem tak jakby przewidzenie. Jak już jechaliśmy na front, w wagonach oczywiście bydlęcych, miałem 19 lat, naszło mnie tak, coś takiego postanowienie. Dojdę do Berlina, dokopię tym Niemcom i pójdę szybko do szkoły, żeby się w nasz, bo
Mieliśmy mieć Polskę, taką fajną Polskę, o której ja już jako trochę świadomy wiedziałem, co to za fajność, bo tam poznałem, jak będzie fajnie. Więc postanowiłem nie być tym oficerem, żeby kitu nie wciskać. O, właśnie to trzecie, że jak się skończy wojna, a będę kapralem, to mnie muszą zwolnić do cywila. A jakbym był oficerem, to jest. Mój kolega przeżył wojnę dzięki temu, że już w Warszawie był ranny. Dlatego przeżył wojnę, bo został tu w Warszawie i umarł jako pułkownik. A ja żyję jako kapral nadal. I wtedy w wagonie, w tym postanowiłem nie zginąć na wojnie, dokopać Niemcom, iść i wykształcić się tak, żeby nikt, nigdzie, nigdy mnie nie mówił, co ja mam czynić. Bo to ukształtowało się w mojej głowie jako najgorsze dla człowieka, że musi robić coś, czego nawet nie chce. To ja muszę być tak wykształcony, żeby to ja dyktował, co ja chcę robić, a nie mnie dyktowano. I zamiast na kurs oficerski prosiłem swojemu koledze, żeby u swego znajomka w sztabie załatwił, bo on powiedział, że druga lista jest, żeby do szkoły samochodowej mnie zapisał. On mówił, to tak, tu będzie na tej liście za mało, a tu będzie za dużo. Ja mówię, co za problem, to weź tego, co za dużo, z powrotem tam, gdzie mało. On mówi, masz rację, jednak człowiek wykształcony. On był synem szewca, ale fajny facet był. Pierwszy dzień po zakończeniu działań wojennych była strzelanina niesamowita, ale na piwat. Wszyscy strzelali ze wszystkiego, kto co miał. I zaczęliśmy wracać do kraju. Etapami. Nie było to przyjemne, bo coraz były rewizje. Szukano broni, żeby bo mieliśmy każdy zapasową. Każdy miał broń zapasową. Ja miałem pod poduszką zawsze. Wszędzie. Mój ojciec przeżył tylko dlatego, że został wyrzucony już na śmietnik. Na śmietnik już nie pracował. Już był wyrzucony, za niego ktoś już tam coś jadł. Ale w tym czasie właśnie wyszła ta umowa, że zwolnili wszystkich w łagrach. I tam jeszcze na miejscu, w Orkucie, wzięto go do szpitala ślepego i niechodzącego. I odżył na tyle, że w ciągu 4 lat przyszedł do Polski. Szedł wzdłuż Uralu do Ukrainy. Potem Ukrainę przeszedł ze wschodu na zachód i przyjechał do Polski. I trafił od razu do szpitala na 3 miesiące. I żył jeszcze 3 lata. To jeżeli chodzi o ojca. Jego organizm wygląda, jakby miał 100 lat. Mój ojciec, jak wrócił, to wrócił do Radomska, bo stamtąd pochodził, z Radomska. Tam się urodził, tam się wychował.
i w Radomsku miał jeszcze dwóch braci. Nie wiedział, że już jest jego syn, też jest już w Radomsku. Bo jeszcze nie powiedziałem o tym, że i najstarszemu bratu udało się uciec z tej wziątki na Syberię. Ukrywał się, oczywiście u babci. Zresztą u babci ukrywało się na okrągło około 20 osób, bo tam tylko było jedno dojście. Rodzice dostali mieszkanie kolejowe, takie, jakie im się należało jako kolejarzom. Były trzy pokoje z kuchnią. Ojciec był w jednym pokoju, ja byłem w kuchni, jak przyjechałem, ale między pokojami był korytarzyk. Ojciec z pokoju wychodzi, a ja z kuchni wychodzę. Spotykamy się na korytarzu. Witamy się bez słowa. Ojciec mnie uścisnął, a ja ojca. I koniec. Wstępnej rozmowy. Jakby nic nie było. Proszę sobie wyobrazić, że na osiedlu kolejowym po wojnie zawsze brakowało kogoś. Wreszcie ktoś policzył, że tylko Dudowie po wojnie zebrali się wszyscy. Brat z partyzantki, ojciec z Wagrów, ja z wojny, a matka z dwojgiem dzieci z Syberii. Tak to było.